Jak opisałaby pani tę kotlinę? To miejsce niezwykłe, pełne duchowości, aktywne. Pewnie słyszeliście o ranczu Skinwalkera, ale w kotlinie są równie aktywne miejsca. Mówi pani o ranczu ślepej żaby? Żeby pan wiedział. Dlaczego jest to siedlisko takich doznań? Mieszkam w centrum miasta. Wiele osób mówi o zakopanym statku kosmicznym. Podejrzewam, że to coś bardziej naturalnego. Sądzę, że nie należy tam kopać. Po co szukać kłopotów? Ci z rancha sporo kopią. Słucham? Na ranczu ślepej żaby sporo kopią. Muszą być ostrożni. Nie powinni tam kopać. Lepiej niech się modlą. Przepraszam, mikrofon wysiadł. Witaj w kotlinie.